To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy i zaciekawiamy tym, co dzieje się na świecie. I już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie, a tam o Ameryce i demokracji. Dlaczego połowa mieszkańców tego kraju uważa, że w najbliższym czasie wybuchnie wojna domowa? Czas wielkich zmian w Stanach Zjednoczonych nadchodzi i o tym Piotr Tarczyński, współautor podcastu amerykańskiego, pisze w swojej książce Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Wiele wniosków, wiele ciekawych spostrzeżeń. Opowieść o tym, czym naprawdę rządzi się amerykańska demokracja, amerykańska polityka. Świetnie wyjaśnione, mnóstwo ciekawych rzeczy, które opisują niedawne nasze doświadczenia z Ameryką, czyli rządy Donalda Trumpa. Ile one zmieniły w amerykańskiej polityce? Te pytania i nie tylko padną tutaj w studiu Radia 357 na dachu świata. Piotr Tarczyński, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Słuchaj, no tytuł masz od razu prowokacyjny. Rozkład, czyli już coś negatywnego o niedemokracji w Ameryce. Zaprzeczenie tego, co standardowo myśli się raczej o Ameryce. To znaczy dobrobyt, dorabianie się, bogactwo zamiast rozkładu. I nie demokracja, tylko właśnie wzór demokracji, wzór tego, co się w polityce, do czego powinno każde państwo dążyć w polityce. Mhm. Na każdej szerokości kuli ziemskiej. No, jeśli chodzi o tym dobrobycie, to tutaj wiele nie będzie, dlatego że ta książka skupia się na systemie politycznym, a nie na problemach społecznych. Z tym dobrobytem, jak wiemy, też jest różnie, ale to o tym powstaje dużo książek i one są też wydawane w Polsce. Jest świetna seria amerykańska wydawnictwa Czarnego. Tam wiele książek tłumaczy, że z tym dobrobytem w Stanach to nie jest tak do końca. Natomiast brakowało, wydaje mi się, czy moim zdaniem brakowało takiej książki, która by troszkę inaczej spojrzała na właśnie amerykański system polityczny i zrobiła to, o czym mówisz. Znaczy spojrzała nie tak jak zawsze, że oto jest ta wspaniała amerykańska demokracja i spróbujmy skopiować amerykańskie wzorce, bo ilekroć słyszałem coś takiego, to włos mi się jeżył na głowie, bo im więcej wiem o amerykańskiej polityce, tym bardziej się cieszę, że nie kopiujemy tych rozwiązań. I mało kto kopiuje tak naprawdę. Dlatego, że ten system polityczny jest archaiczny, jest dysfunkcjonalny i jest po prostu przestarzały i nie działa, no niestety. I to nie jest tak, że amerykańska polityka działała jakoś świetnie, aż nagle pojawił się Donald Trump i wszystko się zepsuło i wszyscy nagle się dziwią, jak to możliwe, że ta fantastyczna... Co się stało? Co zepsuł Donald Trump? Destruktor. Nie, to oczywiście Donald Trump zrobił wiele złego, ale Donald Trump jest tylko jakąś logiczną konsekwencją tego, co się dzieje i jest po prostu jak nie on, to kto inny. Jestem o tym głęboko przekonany, że gdyby nie było Donalda Trumpa, to pojawiłby się ktoś inny i zrobiłby, ujawniłby te same strukturalne problemy, dlatego że problemy leżą w samym systemie, w tej amerykańskiej niedemokracji, a problemami nie są jakieś czarne owce, które to wszystko psują. Dobrze, ale myślę, że też po pierwsze rozmawiamy o Ameryce na rok przed wyborami i to jest bardzo ważne, bo to jest rok, który jak z bicza strzelił, przeleci nam przez życie nie tylko polityczne świata i za chwilę się okaże, że stoją naprzeciwko siebie ten i ta, bądź ta i ten, nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiemy, to jest już bardzo wielka magiczna kula, która by nam tutaj pomagała w tworzeniu alternatywnej rzeczywistości politycznej, ale biorąc pod uwagę to, co mamy i to, co się wydarzyło jednak, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to ja, pozwól, tak się zastanawiałem, co dla tej Ameryki według mnie jest takiego ważnego we współczesnym życiu politycznym i społecznym również, no bo wiadomo, że ta polityka przekłada się i czerpie z życia społecznego. Mianowicie kryzys 2008 rok to jest kryzys bankowo-dewelopersko-bytowy. Mhm. Koszmar, który... Pamiętam, byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, upadek Lehman Brothers, czyli tego banku naczelnego tego kryzysu i twarzy tego kryzysu, jeszcze nie zapowiadał dramatu, który się rozegra, jeżeli chodzi o Amerykanów, to znaczy utrata pracy, utrata dochodów, tak naprawdę poniewierka życiowa. No, a druga rzecz to jednak Donald Trump i jego skok na Waszyngton, no, bym powiedział, to jest wykorzystanie... No i tutaj pytanie do ciebie.
Bo to pytanie, myślę, że będzie nam wracało przez te kilkanaście miesięcy. W jaki sposób Donald Trump wygrał wybory? Temu też poświęcasz tutaj bardzo dużo i zastanawiasz się nad tym. To znaczy, co on zrobił, że wygrał? No, cały mamy rozdział o tym, dlaczego Donald Trump wygrał wybory i tłumaczę, że nie ma na to jednej odpowiedzi. I za każdym razem, kiedy ktoś państwu mówi, że to jest bardzo proste, bo Donald Trump wygrał dlatego, że... to mówi nieprawdę. W ogóle przeważnie, kiedy ktoś mówi, to jest bardzo proste, to się okazuje, że tak nie jest. Przyczyn wygranej Trumpa jest bardzo, bardzo dużo. I to jest tak, że one pewnie wszystkie są prawdziwe w mniejszym lub większym stopniu. Jakaś kombinacja tych czynników nastąpiła. Mhm. Pierwsze pytanie jest, dlaczego Donald Trump wygrał prawybory, bo to jest pierwsza rzecz, żeby zostać kandydatem na prezydenta danej partii, trzeba wygrać prawybory partyjne. Donald Trump wygrał prawybory nie dlatego, że większość wyborców republikańskich się za nim opowiedziała, tylko opowiedziało się za nim najwięcej wyborców, głos pozostałych się rozproszył. Antytrumpów. Nie znaczy, że oni byli jakoś szczególnie różni pod wieloma względami, ale w każdym razie inni się nie byli w stanie wyłonić spośród siebie jednego czempiona, który rzuci wyzwanie Trumpowi. Trump wygrał, zdobył nominację. A potem wybory prezydenckie wygrał z bardzo wielu różnych powodów. Można mówić, że powody były ekonomiczne właśnie, tak? Ta klasa niebieskich kołnierzyków, klasa pracująca, która tradycyjnie głosowała jednak na demokratów, poczuła się zdradzona, opuszczona. To był głos tej opuszczonej Ameryki, Midwestu na przykład. To jest taka teoria, no bo to by tłumaczyło wygraną Trumpa w takich stanach jak Michigan. No okej, okay, to jest jedna z odpowiedzi. No bo Michigan należy do tego Midwestu, tak? To tak, też, no tak. Pasy, kiedyś no, industrializacja, teraz brak perspektyw i uznali, że ten system nie działa. Słusznie skądinąd uznali i postanowili na kogoś nowego. A Donald Trump obiecywał, że będzie kimś nowym, że będzie nie takim tradycyjnym republikaninem. Co z tych obietnic wyszło, to inna rzecz. No i to jest jedna z odpowiedzi na przykład i są tacy, którzy na nią będą wskazywać. Bo to zawsze tak jest, że ktoś ma swoją ulubioną odpowiedź i mówi, że to wszystko wskazuje na to. Dlatego. Inni będą mówili, no to był tutaj mizoginia, dlatego, że Hillary Clinton była kobietą, gdyby nie była kobietą, to by pewnie wygrała. Tak, odpowiedź też ma sens. Jakby są na to dowody, które wskazują, że no faktycznie płeć odegrała rolę w tej kampanii. Ale bardzo wiele rzeczy odegrało rolę. Ale nie zapominajmy o jednej absolutnie najważniejszej rzeczy. Donald Trump nie byłby prezydentem, gdyby nie taki, a nie inny system wyboru prezydenta. Taka metoda, system elektorski. Bo na Trumpa zagłosowało mniej ludzi niż na Hillary Clinton. I to zdecydowanie, jak wiemy. Elektorski to od razu dopowiedzmy. Już mówię, system elektorski no to jest to, że w Stanach Zjednoczonych nie wybierają ludzie prezydenta. Prezydentem nie zostaje osoba, na którą zagłosowało więcej wyborców, tak jak w Polsce, czy w większości krajów demokratycznych, tylko wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej głosów elektorskich. Każdy stan ma pewną liczbę głosów elektorskich, która jest obliczana na podstawie łącznej liczby miejsc w Izbie Reprezentantów i w Senacie. I generalnie może dojść do sytuacji, w której ktoś zdobywa mniej głosów na w skali kraju, ale w kluczowych stanach pozdobywał głosy elektorskie i zostaje prezydentem. Czyli jest ta pula głosów do zdobycia w danym stanie. Tak jest. I czy jak się zdobędzie, jak w sporcie. Jak się zdobędzie odpowiednio powyżej 270, to się wygrywa, to się zostaje prezydentem. No i... Można było jeszcze niedawno do XXI wieku, do 2000 roku uważać, że choć ta możliwość jest, to jest teoretyczna, to tak się nie zdarza, bo rzeczywiście prezydentem zawsze zostawała osoba, na którą zagłosowało więcej Amerykanów w XX wieku. Mm-hmm. Aż tu nagle w 2000 George W. Bush, jak wiemy, wygrał za Gorem, chociaż zagłosowało na niego mniej ludzi. A później w 2016 roku zdarzyło się to znowu, tym razem z Donaldem Trumpem. No i w ciągu właściwie ćwierćwiecza mamy takie do czynienia już dwukrotnie z taką sytuacją. To pokazuje, że to nie jest jakaś usterka, która się pojawia rzadko, tylko to jest jakaś inherentna cecha tego systemu. To znaczy, da się wygrać wybory zdobywając mniej głosów i co gorsza, to nie jest jedyny przypadek, znaczy jedyne miejsce, w którym takie rzeczy się dzieją. W Senacie tak jest ze względu na równą reprezentację w Senacie. Każdy stan ma dwóch senatorów. Bez względu na to, czy masz 30 milionów mieszkańców jak w Kalifornii, czy pół miliona jak w Wyoming, każdy ma dwóch senatorów. To ma swoje uzasadnienie historyczne, ale sprzed 250 lat. Pytanie, czy ono jest dalej sensowne. Ale efekt jest taki, że teraz senatorowie reprezentujący 10% Amerykanów są w stanie zablokować inicjatywę, którą popiera na przykład znaczna większość Amerykanów. Czy to jest demokratyczne? No. No, niektórzy mówią, że to właśnie to oznacza państwo federacyjne. To tak właśnie uważają i to jest prawda. Ameryka jest państwem federacyjnym. Sęk w tym, że ona rządzi się konstytucją napisaną 250 lat temu.
w innych warunkach historycznych. Wtedy, kiedy te 13 kolonii, które się połączyło ze sobą, było rzeczywiście trochę osobnymi państwami, które postanowiły iść razem przez życie. I spisały sobie taką, a nie inną umowę. I fajnie, tylko że po 250 latach pytanie brzmi, czy to dalej powinna być ta sama umowa, co 250 lat temu. No to jest tak, ja to zawsze powtarzam, że jakby Polska miała się rządzić teraz konstytucją 3 maja, bo to jest mniej więcej równolatka. I okej, z kilkoma poprawkami, bo w amerykańskiej konstytucji mamy poprawki, ale czy to jest dobre? To samo chwalenie się tym, że mamy najstarszą konstytucję na świecie i ona jest nasza taka stara i taka wspaniała, to okej, ona jest stara, ale czy to na pewno jest dobra rzecz? No tu już, wiesz, tu zostawmy to już szanownemu gronu prawników, tak, takie rozważanie, ale to jest sprawa otwarta. Natomiast chciałbym do twojej książki wrócić do tego, co jest, co stanowi jakby mocne wprowadzenie do tej książki. Mianowicie na samej okładce już czytamy takie informacje, które powiem szczerze, że wydawałoby się, że rozmawiamy o Haiti albo o innym takim miejscu. 64% Amerykanów uważa, że demokracja znajduje się w kryzysie i może upaść. Wojny domowej w ciągu kilku najbliższych lat spodziewa się aż połowa Amerykanów, a 1/5 deklaruje, że w takiej wojnie weźmie udział osobiście z bronią w ręku. To jest oczywiście, to są badania, to są pytania, to niekoniecznie te deklaracje przerodzą się w otwarty konflikt zbrojny, 2-3 armie stojące naprzeciwko siebie. Tak, tego nie zakładamy, ale to pokazuje stan wrzenia, o którym też ta książka jest. Tak, no 20% Amerykanów jest gotowych zaakceptować przemoc w życiu politycznym, czy uważa, że można z bronią w ręku użyć przemocy, żeby bronić swoich idei. No i można powiedzieć, że to nie jest dużo, okej, 20%, no nie? No ale to jest 20% w kraju liczącym ponad 300 milionów ludzi. I nawet jeśli z tych, znowu, deklaracje się nie muszą przekładać na prawdziwe postawy, jak doskonale wiemy. No ale to niech będzie ułamek tej, wiesz, połowa tego, niech będzie 1/3 tych 20%, to w kraju tej wielkości mówimy wciąż o milionach ludzi. W dodatku ludziach doskonale uzbrojonych, bo nasycenie bronią w Stanach Zjednoczonych jest większe niż w jakimkolwiek innym kraju zachodu. Tam, nie wiem, w Jemenie pewnie jest więcej, ale w Stanach jest więcej sztuk broni palnej niż ludzi. Broń palna jest w prawie połowie domostw. To trudno policzyć, no ale szacunki mówią właśnie o 40%. Bardziej uzbrojeni są oczywiście republikanie niż demokraci. No i mówimy o społeczeństwie, które jest sfrustrowane tym, że nie działa system, które jest spolaryzowane, które coraz bardziej nie znosi tych drugich i ma broń. Bo dlaczego do tego nawiązuję? Po pierwsze, Donald Trump wygrał wybory między innymi na fali frustracji, którą on, no może nie odkrył, ale on zagospodarował, ją zarejestrował i docenił, to znaczy ocenił, że ci ludzie domagają się od niego, by on do nich powiedział: wygramy wybory, osuszymy bagno, czyli rządy w Waszyngtonie, tak? I ta frustracja ma oczywiście wiele odcieni i przyczyn. Natomiast pytanie moje brzmi, ile tego zostało z tej frustracji do tych czasów, czyli za chwilę będziemy, mówię, mierzyli się z wyborami i znowu się zastanawiali, kto będzie wygrywał, a kto przegrywał, ale pewnego rodzaju procesy społeczne nie upadły, nie zatrzymały się, przepraszam. Koronnym dowodem są wydarzenia z 6 stycznia 2020 roku. 21 roku, przepraszam. I to są wydarzenia bez precedensu w historii Stanów Zjednoczonych współczesnej. To znaczy marsz na Kapitol, wdarcie się do Kapitolu, ekstrawagancje w postaci szamana Cannona, który siedzi w fotelu szefa, przewodniczącego Senatu. Przewodniczącego Senatu. Dla mnie to była scena jak nie z tego świata wręcz, ale też pełna metafory. I tutaj jest moje pytanie do ciebie. Ile z tego zostało? Ile się pogłębiło? Wręcz, no, jacy są teraz Amerykanie? Bo to jest bardzo ważne pytanie. No, na pytanie, jacy są Amerykanie, nie odpowiem. Biorąc pod uwagę, jacy jest ponad 300 milionów Amerykanów. Natomiast ta frustracja nigdzie nie zniknęła. Ona wciąż jest. Ona narasta, mam wrażenie. No bo od ataku na Kapitol minęły 2 lata. Od wyboru Donalda Trumpa minęło co 7 lat, no, czy 6. Więc to wcale nie jest tak dawno. Wyborcy Trumpa są wciąż sfrustrowani. Teraz są sfrustrowani, powiedziałbym, nawet bardziej, no bo ich idol przegrał w 2020 roku. Więc
to się tylko pogłębia. W ogóle niestety mam wrażenie, historia Stanów Zjednoczonych i podziałów społecznych w Stanach to jest dość prosta. Jakby to jest po prostu barż w jedną stronę. Radykalizacja i polaryzacja społeczna postępuje i absolutnie nie ma żadnych, nikt się nie cofa. Tylko, że ona nie jest symetryczna. To też warto podkreślić. Ja o tym mówię. To nie jest tak, że obie partie idą jedna w lewo, druga w prawo w równym stopniu. Mhm. Bo o ile Republikanie są niewątpliwie partią prawicową, a nawet można by powiedzieć skrajnie prawicową, z jakimiś niedobitkami centrystów, ale w gruncie rzeczy skrajnie prawicową, to demokraci nie są partią lewicową. Już na pewno nie są partią skrajnie lewicową, jak próbują nam wmawiać konserwatywne media. To jest. Natomiast są partią centrową, która ma jakieś tam oczywiście skrzydło lewicowe, ale ma też skrzydło bardziej centrowe i która jest po prostu bardziej zróżnicowana. Demokraci są partią centrum. To można uważać, że to jest nudne, ale to nie jest partia lewicowa. I po prostu ta polaryzacja jest niesymetryczna. O tym mówią też politologowie. To jest zmierzalne. Marsz na lewo demokratów absolutnie nie jest taki sam, jak marsz na prawo republikanów. Mm-hmm. Ale w takim razie możesz mi powiedzieć, co się dzieje z tym lewym jednak skrzydłem Partii Demokratycznej, bo ono istnieje. Oczywiście, że istnieje. Pani Cortez, prawda? Przecież jest przedstawicielką Ocasio-Cortez. No tam tak, jest, ale ona nie rządzi. Ale ma wpływ na no, oczywiście, że ma rządzenie. W zdrowej partii, takiej właśnie partii, jaką jest Partia Demokratyczna. To znaczy w systemie dwupartyjnym, jeśli masz dwie partie, no to one muszą być wewnętrznie zróżnicowane, żeby zagospodarować jak największą część elektoratu. Bo w systemie takim jak nasz, no to każdy zakłada sobie swoją partię i tych partii jest dużo i one ze sobą rywalizują. A tam oni muszą być się gromadzić. I tak jak Ocasio-Cortez mówi, w żadnym innym kraju, to jest nieprawda, pewnie chodziło o Europę, nie byłabym w jednej partii z Joe Bidenem. I to jest prawda, ale są, bo logika dwupartyjnego systemu tego od nich wymusza. Biden, który jest centrystą, Cortez, która jest przedstawicielką lewicy, są w jednej partii i muszą się jakoś dogadywać. I bardzo dobrze się muszą dogadywać. W związku z tym Partia Demokratyczna jest znacznie bardziej nastawiona na kompromisy sama ze sobą i na w ogóle dogadywanie się. Ona ma zróżnicowany elektorat i ma Afroamerykanów, ma związki zawodowe, ma powiedzmy, nie wiem, elity intelektualne itd. Ale Afroamerykanów również rozczarowanych demokratami. No pewnie, że są rozczarowani, ale wciąż na nich głosują w przeważającej większości 90%, więc to jest jeden z najwierniejszych elektoratów demokratów. Są sfrustrowani? Pewnie, że są. Są sfrustrowani partią demokratyczną, ale tak naprawdę są sfrustrowani systemem, który, jak mówię, nie działa. To znaczy problem jest taki, że nawet jeśli twoi ludzie wygrywają wybory, mają pełną kontrolę, to że twoja partia ma Biały Dom, Izbę Reprezentantów i Senat, to wcale nie jest tak, że wszystko możesz zrobić. Coraz częściej okazuje się, że nie możesz zrobić prawie nic, bo klincz systemu jest tak kolosalny, że mniejszość, partia mniejszościowa cię może blokować bardzo skutecznie. Sąd Najwyższy, coraz bardziej upolityczniony, który też może rzeczy blokować. I Ameryka jest coraz bardziej niesterowalna. Czy każdy prezydent przychodzi do Białego Domu już od dłuższego czasu, ale to jest, jak prześledzimy historię prezydentury, to jest coś, co się pojawia od lat 40. Każdy prezydent przychodzi do Białego Domu, siada w gabinecie owalnym i orientuje się, że może znacznie mniej niż mu obiecywano. I może znacznie mniej zrobić. To nie jest tak, że wchodzisz do, siadasz przy biurku w gabinecie owalnym i mówisz, zróbcie to, zróbcie tamto i to się wszystko dzieje. Tak mówią nam seriale. Tak nam mówi House of Cards. Tak nam mówi w ogóle popkultura. Ale to jest kłamstwo, ale niestety Amerykanie oglądają te seriale. No i my też oglądamy, zacięciem ogromnym. No, tak. No House of Cards zrobił... No dobra, ale ciebie to nie frustruje, dlatego że to nie twój prezydent później niewiele może, no, a ich frustruje. Nie mój jest takim złym człowiekiem. Oglądają House of Cards i potem mają pretensje do swojego prezydenta, czy to demokraci, czy republikanie, dlaczego rzeczy nie dzieją się tak sprawnie i łatwo jak w House of Cards. W końcu prezydent może wszystko. Tupnie no nogą, wyśle wojsko i jest im... Z wysyłaniem wojska jest łatwiej, ale w polityce wewnętrznej... Paradoks, prawda? W polityce zagranicznej prezydent może znacznie więcej teraz i ma znacznie bardziej, jest znacznie mniej skrępowany niż w polityce wewnętrznej. A wewnętrznej okazuje się, że nie chcę powiedzieć, że nic nie może, bo to jest przesada, ale może znacznie mniej niż mu się wydawało. To na przykład była źródło dużej frustracji Donalda Trumpa, który gość bez przygotowania politycznego, tylko zarządzający firmą, lepiej lub gorzej, jak wiemy, firmą wielokrotnie bankrutującą, ale zarządzanie korpo wygląda inaczej niż zarządzanie państwem. Korpo jednak, jak jesteś prezesem, to mówisz, zróbcie to, zróbcie tamto. I to się raczej dzieje.
A Trump przyszedł do Białego Domu i okazało się, że to w ogóle tak nie funkcjonuje. I nawet Trump powiedział, no myślałem, że będzie łatwiej. Bo myślał, że to w ten sposób wygląda rządzenie państwem. On w ogóle nie rozumiał za bardzo, że to na przykład prokurator generalny to nie jest jego prawnik. Tak jak wynikałoby to z filmu. Tylko to jest minister sprawiedliwości. Tylko to jest minister sprawiedliwości odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości i powinien być jakoś jednak odseparowany od prezydenta. Trump tego nie kumał. No i to jest frustracja, którą każdy kolejny prezydent ma, więc nic dziwnego, że wyborcy też są tym sfrustrowani, no bo mówi się im, zagłosujcie na nas, będzie lepiej, zrobimy to, zrobimy tamto. A potem wybory wygrywają ludzie, na których oni zagłosowali i dzieje się bardzo, ale to bardzo niewiele. Czyli prezydent teraz, mówię w 2023 roku, abstrahując, czy to jest Joe Biden, czy to jest Donald Trump, chodzi mi o sama funkcja prezydenta, na ile ona się zmieniła, rozszerzyła i też jakby pokazuje nam państwo, jakim jest Ameryka od czasów, ja bardzo skrócę, ale od Ronalda Reagana, bo jego pamiętam. Aha, od Reagana. Od Reagana. Bo Reagan był takim ostatnim republikaninem, który, może nie ostatnim, ale on do niego się odnosi i Trump, i mówi się o wielkich sporach ze Wschodem, z Rosją, które wygrywa Ronald Reagan. Reagan przede wszystkim zmienił politykę wewnętrzną. Reagan dokonał rzeczywiście zmiany paradygmatu gospodarczego, neoliberalna gospodarka, deregulacja, cięcia socjalne i tak dalej. To była rzeczywiście nowa rzecz w polityce i ona funkcjonuje, ten paradygmat funkcjonuje do dziś. On może teraz trochę kruszeje, ale wciąż jest. Czy prezydentura zmieniła się od czasów Ronalda Reagana? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ona jest bardziej, ona już za Reagana zaczęła być bardziej medialna, właśnie dlatego, że Ronald Reagan był całkiem niezły w te klocki. No jako tak. Były aktor, jakby miał to, potrafił się tym bawić. Oczywiście zmieniły się media i tak dalej. Technologia poszła do przodu. Czas mediów wtedy przecież. Telewizja odnosiła triumf. Oczywiście. Triumf był, jakby Reagan był świetny w wystąpieniach telewizyjnych na przykład. Natomiast prezydentura się zmieniła w ciągu całej historii Stanów Zjednoczonych bardzo, bo to był urząd kiedyś znacznie mniej istotny niż teraz. Prezydent sobie jakby coraz większą władzę wykrawał w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Ale tutaj jest kolejny paradoks tego. Znaczy prezydent ma za dużo na głowie. I prezydent jest zarazem szefem rządu, jak i szefem państwa. Czyli jest prezydentem i premierem zarazem. No i musi wykonywać zarówno te takie funkcje premiera, to znaczy rządzić, realizować program swojej partii politycznej, i tak dalej, a równocześnie musi być ojcem narodu, głową państwa, musi być królową brytyjską też, czy królem. To znaczy wręczyć medal, otworzyć coś tam, powitać sportowców, robić takie rzeczy łączące. I to jest trochę... Zadzwonić na kongres baptystów religijnych. No to jest, powiedziałbym, że to jest dość polityczna funkcja, ale... Specjalnie tak cię tutaj właśnie wpuszczam w ten... Ale wiesz, ale liczba, czy w ogóle jakby skala zajęć, którą ma prezydent, jest ponad ludzkie siły. Znaczy, to nie jest przypadek, że ci ludzie, którzy zasiadają w Białym Domu, oni po 3 latach wyglądają o 10 lat starsi. Barack Obama, przypominam państwu, osiwiał kompletnie i nie dziwię się. To jest potwornie niewdzięczna robota. Ja nie wiem, czy oni wszyscy chcą zostać prezydentami, no ale okej, nie jestem amerykańskim politykiem. Natomiast nadmiar obowiązku prezydenta jest faktem i mówi się o tym od lat 70., ba, od lat 40., znaczy, że prezydent sobie nie daje rady. I no tylko, że nikt tego nie zmieni, to znaczy nie system to wymagałoby gruntownej przebudowy systemu, żeby odciążyć nieco prezydenta, a on musi robić zarówno te rzeczy polityczne ważne, czyli rządzić, a musi też reprezentować, musi też symbolicznie stać na czele państwa, robić te wszystkie rzeczy królowej, przecinać wstęgi i tak dalej, i tak dalej. I to jest, tego jest za dużo po prostu. No i jeszcze biorąc pod uwagę, że to plus bycie premierem, czyli zarządzanie ewidentnie takie typowo państwowe. Przy czym znowu premier ma tę zaletę w systemie parlamentarnym, że ma większość. Tak. Znaczy, a prezydent nie musi mieć większości. Musi szukać. Teraz prezydent nie ma większości na przykład. Prezydentem jest Joe Biden, a w Izbie Reprezentantów większość mają Republikanie. W Senacie i demokraci. No i weź tu rządź w takiej sytuacji. Skoro nawet, powiem więcej, nawet jakby miał większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie, tak jak już miał, i jak wcześniej miał Donald Trump przez chwilę, to wciąż rządzenie jest bardzo trudne. Bo twoja własna partia się z tobą często nie zgadza, masz jakichś opornych senatorów czy kongresmenów, partia mniejszościowa bardzo skutecznie może blokować różne rzeczy, bo jest znacznie silniejsza niż to wynikałoby z arytmetyki poselskiej, tak to powiedzmy. Tak. Ale jak już masz taką sytuację jak teraz, że jedna izba jest ci po prostu wroga,
no to rządzenie jest prawie niemożliwe. A równocześnie wszyscy Amerykanie oglądają House of Cards, by już użyć tego przykładu, i uważają, że prezydent wszystko może. I dlaczego rzeczy nie są załatwione, panie prezydencie? Można się po prostu obija. No, znaczy jeśli nie załatwia, to znaczy, że jest albo zły, albo głupi, albo nieskuteczny. A nie dlatego, że struktura mu nie pozwala. Słuchaj, to jest, dotknęliśmy trochę partii demokratycznej. Partia republikańska jest, no, obie te partie są bardzo ciekawe. Republikańska jest ciekawsza. Ale republikańska zdaje się być ciekawsza. No, to jest też taki znak czasów, bo kiedyś republikańska była bardziej nudna, tak? Nudniejsza, no taka wiadomo. A kiedy, o jakich czasach mówisz? No, nawet w 90-tych latach, prawda? No to była, powiedzmy, bardziej, tak, była normalniejsza niż teraz, ale to znowu, powtarzam, to nie jest tak, że partia republikańska była sobie normalną partią centroprawicową przed Donald Trump i coś się zmieniło i nikt nie wie co. Nie, nie. Historia partii republikańskiej, której poświęcam jeden rozdział, dlatego, że to jest po prostu bardzo ciekawa, ale i straszna historia, to jest opowieść o potworze doktora Frankensteina. To znaczy stworzył potwora, a ten potwór zrobił mu krzywdę. Historia partii republikańskiej to historia nieustannego przesuwania się partii na prawo i zawsze według tego samego ale schematu. Co to jest za prawo, powiedz mi? No konserwatywne, Piotr, właśnie, niekoniecznie no, gospodarczo, no, ale też tylko radykalne, znaczy obyczajowo prawicowe. Coraz bardziej. Że partia republikańska ma teraz takie poglądy. No ale jak obyczajowo, skoro Donald Trump, rozwodnik, kontaktujący się... No i gdzie tu jest konserwatyzm? No Ronald Reagan, przypominam, był pierwszym kandydatem na prezydenta rozwodnikiem. I też był przedstawicielem prawego skrzydła. To akurat wynika z tego, że elektorat prawicowy jest dużo bardziej wybaczający. I oni nie patrzą na takie rzeczy jak... No właśnie. No nie podoba mi się, że jest rozwodnikiem, ale będzie chronił dzieci nienarodzone. I już. To załatwia. I to załatwia sprawę. A u demokratów jest. O nie, on 20 lat temu zagłosował na coś, co mi się nie podobało. Nigdy mu tego nie wybaczę. Zagłosuję na kogoś innego albo nie pójdę do wyborów. I jest za tym, by aborcja... Nie, on już może teraz mieć dobre poglądy, ale 20 lat temu miał niedobre. I, no i to już mi się teraz nie podoba, czuję się niekomfortowo. Ja oczywiście upraszczam, ale niestety lewicowi wyborcy są znacznie bardziej tacy, no mówię, niewybaczający. A prawicowi jakoś religijnie wybaczają. Tak, wierzą w zmianę, wierzą w odkupienie i tak dalej. I w misję danego polityka. Absolutnie. Który... Cel uświęca środki. W związku z tym, okej, miał Donald Trump miał romans z gwiazdą porno, ale będzie chronił dzieci nienarodzone, jak powiedziałem. No i to już jest... Czyli to jest już bardzo dużo. Wystarczy. To jest ważniejszy cel niż to, czy on miał romans, czy nie miał. Natomiast jakie to jest prawo? No to jest radykalna prawica. To jest, to nie jest partia centroprawicowa, jak powiedziałem. Gospodarczo to republikanie po prostu idą coraz bardziej w stronę wolnego rynku. Od czasów Reagana to jest dość stałe. To znaczy obniżamy podatki, likwidujemy państwo opiekuńcze i rynek wszystko reguluje. To oczywiście w dużym uproszczeniu. Natomiast społecznie idą coraz bardziej na prawo i rzeczy, które republikańscy politycy głosili jeszcze w latach 90. czy 80. są teraz nie do zaakceptowania. Ronald Reagan, o którym mówiłeś, gdyby wrócił teraz z między żywych i chciał wystartować na prezydenta, to nie zdobyłby nominacji partii republikańskiej, gwarantuję ci, ponieważ powiedzieliby, że jest przebrzydłym lewakiem. Bo Ronald Reagan w latach wcześniejszych na przykład popierał prawo kobiet do przerywania ciąży. Ale powiem ci, że ja kiedyś rozmawiałem z takim działaczem szczebla stanowego, ale zamożnym człowiekiem o dużych wpływach w stanie Georgia i on mi powiedział, że Donald Trump nie zostałby nominowany na kandydata na prezydenta w czasach Ronalda Reagana. Po prostu i te dwa światy nie pasują do siebie. Świat Ronalda Reagana do teraz, do współczesnych czasów, jak i świat Trumpa do tamtych. Ale też nie jest tak, że to byli zupełnie różni politycy, bo począwszy od hasła Make America Great Again. To jest hasło, które Trump wziął od Reagana. Tak. Użył ponownie, nie wymyślił. Obniżanie podatków reaganowskie i trumpowskie to jest również to samo. Czy największe osiągnięcie prezydentury Donalda Trumpa, jego zdaniem, to jest wielka obniżka podatków, no, czyli polityka z gruntu rzeczy reganowska, a nie żadna inna. Więc to nie jest tak, że te światy zupełnie do siebie nie przystają. Tu mieliśmy rozwodnika, tu mieliśmy dwukrotnego rozwodnika. Też widzę pewne podobieństwa. Ale jest progres. Tutaj człowiek, który był dawno kiedyś tam aktorem, a tutaj człowiek, który był gwiazdą telewizji, więc to nie jest zupełnie... I w filmie też wystąpił
Kevin sam no, wystąpił w kilku filmach chyba nawet wystąpił. Chyba nawet Złotą Malinę za coś dostał. Więc... No ale słuchaj, jak oglądałem wywiad z Whoopi Goldberg Donalda Trumpa, gdzie ona zadała mu pytanie, czy chce zostać prezydentem. On mówi, nie, ale... To, a kiedy to mówił? To były lata 80. To nie jest prawda, bo Donald Trump flirtował z myślą o starcie na prezydenta od lat 80. On pierwszy raz rozważał start w 88 roku. Nawiasem mówiąc, w tym samym roku, w którym po raz pierwszy rozważał start Joe Biden. Ale zrezygnował z takiej myśli. I później to co jakiś czas wracało. On miał taki pomysł, że może jednak w latach 90., potem w 2000 był zupełnie blisko startowania jako kandydat trzeciej partii. I wreszcie startował w 16, ale oczywiście nie wiemy, na ile to była medialna zagrywka trochę, żeby zwiększyć swoją rozpoznawalność, zabłysnąć i tak dalej, na ile wynikało to ze szczerej chęci angażowania się w politykę. Ja myślę, że raczej pierwsze, bo nawet w 2016 roku, o czym też doskonale już wiemy, Donald Trump nie spodziewał się wygranej. Donald Trump był i wszyscy ludzie wokół Donalda Trumpa byli przekonani, że oni przegrają to z Hillary Clinton, no bo na to wskazywały sztab sondaże. Sztab wyborczy prezentował nędzę i popiół, jak oni wszyscy mieli tam nic już, nie było w żadnej imprezy się nie działo nic. Oni już mieli plany na po kampanię, już mieli, widzieli, co będą robić. I nie było to zasiadanie w Białym Domu. Aha. Już każdy miał jakieś plany biznesowe. Trump chciał otwierać telewizję, jego synowie chcieli otwierać jakieś inne przedsięwzięcia. Miano głosić, że wybory zostały ukradzione, Hillary Clinton oszukała i na tej fali jakby zyskiwać popularność. Po czym ku zaskoczeniu Donalda Trumpa i jego ludzi wygrał. Melania Trump się popłakała w noc wyborczą, ale ona się nie popłakała ze szczęścia. Ona po prostu się zorientowała, że nagle jej wygodne życie na Manhattanie dobiega końca i będzie musiała być pierwszą damą. No pewnie nie chcę, że tak było, że się popłakała z nieszczęścia. No takie mamy doniesienia. Takie są. W książkach tak piszą różni reporterzy, którzy to wybadali. No. Niesamowite. Słuchaj, jeszcze jedna część Partii Republikańskiej, która jest no, i medialnie interesująca i oczywiście jest, to jest bardzo, bym powiedział, ekstrawaganckie polityczne podejście do rzeczywistości, czyli ci politycy, którzy są kojarzeni z ruchem Kanon, tak? QAnon, tak? Jak to wymawiamy już? QAnon mówimy. QAnon, tak. To jest ruch. Powiedzmy króciutko o tym ruchu. Nie wiem, czy to jest ruch. To w ogóle nie wiem, czy to jest ruch. Co to jest? To jest taka sekta tak naprawdę. Mm-hmm. To trudno powiedzieć. To jest teoria spiskowa. Nieformalna sekta w internecie szukająca... pedofilii wśród demokratów i elit i aktorów. To jest takie zjawisko internetowe, które zaczęło się internetowe, ale przeniknęło do życia społecznego i politycznego. Znowu, też nie jest to nic niezwykłego. Teorie spiskowe w Stanach Zjednoczonych funkcjonują od XIX wieku. Zgoda. Kiedyś tropiono katolików, masonów, iluminatów, potem komunistów, teraz tropi się pedofilów. Wyimaginowanych kompletnie. I to jest rzeczywiście wzięte z... Tak tego nie mogę na antenie powiedzieć, ale znikąd. Natomiast zyskało ogromną popularność wśród wyborców prawicowych i konserwatywnych, którzy autentycznie wierzą w to, że jest jakaś spisek elit, którzy porywają dzieci, gwałcą je i torturują, żeby pozyskać z ich mózgu jakąś substancję, która przedłuża życie i potem nami rządzą. Taka jest zasadniczo ta opowieść. Ona ma dość antysemickie wątki, jak tak pogrzebać troszeczkę, a troszkę jest powrotem do starych teorii spiskowych. No i są i wśród tym spisku są Hillary Clinton, papież Franciszek, Tom Cruise. Tak nie, jest. Tom Cruise nie, Tom Hanks. Tom Hanks. Ale politycy, którzy w to święcie wierzą, są przecież w kongresie. W kongresie. Znaczy ja nie wiem, czy oni święcie w to wierzą. Marjorie Taylor Greene rzeczywiście wierzyła w QAnon i publikowała te brednie na swoim Facebooku w czasach, kiedy jeszcze nie była kongresmenką. Potem się od tego odcięła, to złe słowo. Powiedziała, że niektóre rzeczy, w które wierzyłam, były nieprawdziwe, bez precyzowania, o co chodzi. Ale oczywiście Marjorie Taylor Greene, i to jest fascynujące i smutne zarazem. Otóż to. To jest kobieta i polityczka, która 2 lata temu była na zupełnym marginesie Partii Republikańskiej. Została kongresmenką, owszem, ale ku pewnej konsternacji jednak wszystkich, ponieważ no, była tak radykalna, że aż szalona. I raczej była trzymana na uboczu. Po 2 latach to jest polityczka, która jest zaufaną Kevina McCarthy'ego, czyli spikera Izby Reprezentantów, zasiada w ważnych komisjach i jest, może nie jest jeszcze w kierownictwie, ale daje jej kilka lat, będzie w kierownictwie tej partii. Czy ona zmieniła poglądy? Nie. Ona jest dalej tą samą osobą, ale która wypowiada była. Się na tematy ważkie dla życia milionów ludzi. Oczywiście, wypowiada się o wszystkim, ale przede wszystkim to, że się wypowiada, to jest mniejszy problem. Ale ona ma
wpływy. Znaczy ona autentycznie wpływa na spikera Izby, czyli na lidera partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów i no, marszałka Sejmu, tak byśmy powiedzieli. No i to jest przerażające. Wystarczyły 2 lata, żeby ta osoba znalazła się w mainstreamie, nie zmieniając poglądów. No i to jest to, o czym powiedziałem. Przesuwanie się partii na prawo postępuje. To znaczy 2 lata temu ta partia wciąż była, też była radykalna, ale po 2 latach mamy Marjorie Taylor Greene nie we władzach, ale w mainstreamie. Ale w mainstreamie mamy. Absolutnie. To jest no i dyskusji. W związku z tym, co będzie za 2 lata, co będzie za 3, ten proces nieustannie postępuje. Nie ma żadnego kroku w tył. Partia Republikańska radykalizuje się w sposób niebywały. I wszyscy ci, którzy mówią, no tak, ale nie wszyscy Republikanie w ten sposób, jasne, są wciąż Republikanie, nazwijmy to starego typu. Mitt Romney. Jest Mitt Romney, tak? No właśnie. No Mormon, wszyscy, były no, kandydat na prezydenta. No tylko ciekawe, że wszyscy zawsze wskazują na tego Mitta Romneya. No bo jest najbardziej znany. Nie, bo jest jeden. Albo jest jeden. Bo jest ten Mitt Romney. Jest jeszcze Lisa Murkowski, taka senatorka z Alaski. Tak jest. Ale oni oboje są już politykami, którzy są raczej no, pod koniec swojej kariery politycznej, nie na początku. A Marjorie Taylor Greene jest na początku i jej podobni też. Ona ma 40 coś, a Mitt Romney ma po 70. No właśnie, to jest też... Mitt Romney nie ma za sobą skrzydła, na tym polega problem. Znaczy nie ma... Mitt Romney jest senatorem z Utah i w Utah jest szanowany, ale tyle. On nie ma swoich wyznawców, nie ma swojej frakcji. Partia jest przejmowana przez takich ludzi jak Marjorie Taylor Greene. Od ludzi, którzy też nie byli wcale żadnymi centrystami, tylko byli prawicowymi radykałami. No tak, i tutaj biorąc pod uwagę tę postać i z kolei u demokratów jednak tą lewoskrętną, prawda? No to porównaj sobie Ocasio-Cortez i Marjorie Taylor Greene. Gdzie one są, no, jeśli chodzi o partię? Ocasio-Cortez jest, owszem, ma swoją frakcję, ale to nie jest frakcja dominująca. Ona wpływa na dyskurs, przesuwa trochę partię, negocjuje. Ale mamy skrajność czasami w jej wydaniu, no, prawda? Można tak uważać, ja tak nie uważam, że to jest skrajne, no ale okej. Okay. Jak chcesz, powiedzmy, że jest skrajne, ale jej nie, wpływy... Nie, to nie, tylko że dla mnie to jest skrajne. Po prostu jest uważane za skrajne. Okej, okay, ale ona nie jest... Ona po prostu musi... Jej skrajne pomysły, jeśli już chcesz użyć słowa skrajne, nie są w mainstreamie. Ona może je wpływać, może trochę wpływać na mainstream swojej partii. Mówimy o Ocasio Cortez. Tak, negocjować z kierownictwem i tak dalej, i tak dalej. Jest jakimś głosem w ramach tej partii, który próbuje zdobyć widoczność. Marjorie Taylor Greene jest mainstreamem partii republikańskiej. I to jest ta zasadnicza różnica między nimi. Słuchaj, jeszcze pytanie na koniec, bo mówisz o tym, że Ameryka, dajesz do zrozumienia w swojej książce, jest u progu wielkich zmian, albo właściwie te zmiany się... To jest proces, prawda? To się nie dzieje tak jak z Trumpem. Nie jest tak, że się pojawia i zmienia całą partię do góry nogami, wywraca ustalone wcześniej sprawy. Ale takie pytanie, bo... Ameryka z tego słynie, a słynie z poczucia misji. Według ciebie Ameryka jeszcze ma to poczucie misji, przebudowy świata, demokratyzacji, takie rzeczy, które wydają się dla wielu naiwne, a wręcz nawet niebezpieczne. Niebezpieczne. No, niebezpieczne. Rozmawiamy w prawie w 20. rocznicę inwazji na Irak. No, dlatego pytam. Kiedy ta misja Ameryki, arogancja amerykańska, że oto będziemy zmieniać świat przy pomocy wojska i demokratyzować, zakończyła się tak, jak się zakończyła. Znaczy już nikt w Stanach, naprawdę nikt, nie uważa, że wojna w Iraku była dobrym pomysłem. Ani demokraci, ani republikanie. Nawet republikanie mówią, faktycznie, jakby chęci były dobre, wyszło jak wyszło. W związku z tym to może nawet dobrze, że Ameryka nie chce demokratyzować, bo to ostatnie demokratyzowanie wyszło jej tak sobie. Chwała Bogu, że popiera Ukrainę, że wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją i bardzo dobrze. Problem polega na tym, że znowu tutaj różnice partyjne są widoczne. Mamy demokratów, którzy i administrację Bidena, która wspiera Ukrainę finansowo, wojskowo i tak dalej, i mamy partię republikańską, która znów część partii jeszcze się tam trzyma, jakaś ostoja tych, którzy tak, popierają wspieranie Ukrainy. Senator Graham, prawda? Graham, senator Mitch McConnell, takie osoby. Ale Graham jest taką postacią szczególną, prawda? To jest taki zażywny, starszy pan, który... A Mitch McConnell jest młodym panem? No to jeszcze nie, starszy. Nie, ale dobrze. I jest liderem tej partii w Senacie, więc jakby jest ważniejszy od Graham. Dobrze. Więc są takie osoby w mainstreamie, ale z drugiej strony popatrz na dwóch najważniejszych kandydatów do nominacji prezydenckiej w 2024 roku po stronie republikańskiej, Donalda Trumpa i
gubernatora Florydy Rona DeSantisa. I to są obaj politycy obecnie, którzy licytują się na antyukraińskość i na to, że Amerykanie już nie powinna się tym zajmować, za dużo pomogliśmy, wysyłamy, nie stać nas na to, mamy własne problemy, to jest jakaś dysputa na drugim końcu świata, co nas to obchodzi. I oni już to mówią zupełnie otwartym tekstem, zabiegając o swój elektorat, bo tam jest elektorat Partii Republikańskiej, niestety. W związku z tym, i któryś z tych gości, albo jeden, albo drugi zdobędzie nominację partii. Może nie zostanie prezydentem, ale jest na to szansa. No i różnica między kandydatem lub kandydatką demokratów, a kandydatem republikanów jest znacząca w tej kwestii, jest zasadnicza. I z naszego punktu widzenia Europy Wschodniej, czy Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli ktoś tak chce, jest... No, można mówić środkowej i wschodniej. Można tak mówić również. No to jest oczywista. To znaczy po jednej stronie będziemy mieli partię, która wspiera Ukrainę i naszą część świata, a po drugiej stronie partię, która mówi, nie stać nas na to, to jest gdzieś daleko, mamy ważniejsze sprawy na głowie. I ten wybór jest w ogóle oczywisty z naszego punktu widzenia. Ci wszyscy, którzy mówią, ach, gdyby tylko Donald Trump był prezydentem, to nie tylko robiłby to samo, co Biden, ale jeszcze bardziej by pomagał. I w ogóle powinniśmy kibicować republikanom. To nie wiem, w jakim oni świecie żyją. Wystarczy słuchać tego, co mówią republikańscy politycy i niestety się bać. Tego słuchania nie można nie podkreślać, czytając twoją książkę, bo dużo spraw zostało przez ciebie i wysłuchanych, i wypatrzonych, wyczytanych, i wyprowadzonych też na jasną stronę tłumaczenia, czym jest polityczne życie Ameryki. Piotr Tarczyński, współautor podcastu amerykańskiego i autor książki Rozkład o niedemokracji w Ameryce, wydawnictwo Znak. Trzy pierwsze osoby, które napiszą do mnie maila michal.zakowski@radio357.pl, dostaną tę książkę zgodnie z obietnicą wydawnictwa. Bardzo ci dziękuję za wizytę na dachu świata. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo wybory właściwie za pasem i będą wracały bardzo, bardzo ciekawe tematy amerykańskie. W sam raz tutaj, jeżeli chodzi o element też tej polityki, jeszcze raz rozkład o niedemokracji w Ameryce, Piotr Tarczyński. Bardzo ci dziękuję. To był podcast Radia 357. Więcej ciekawych rozmów znajdziesz w naszej radiowej aplikacji i na stronie radio357.pl.